Jak dobrze bilansować posiłki okołotreningowo? Zapraszam na odcinek. To, jak bilansujemy posiłki i co jemy, zależy oczywiście też od naszych celów, od tego, jaki mamy rodzaj i jaką intensywność wysiłku i od tego, na jakim modelu żywienia jesteśmy, bo jeżeli jesteśmy na keto czy low carb, to wiadomo, że to się będzie troszkę różnić. Natomiast są zasady, które pozostają plus minus niezmienne i możesz je dostosowywać do swojego modelu żywienia. I o tych zasadach chcę Ci dzisiaj powiedzieć. Zacznijmy sobie oczywiście od posiłku przedtreningowego. Jeżeli chcesz tak idealnie dopasować żywienie, to przed treningiem warto zjeść węglowodany złożone. Oczywiście, jak jesteśmy na dietach bardziej węglowodanowych, no to będzie ich więcej. Jak na niskowęglowodanowych, to nie musi być ich tak dużo, wystarczy, że to na przykład będą warzywa. Natomiast to są węglowodany złożone, do których dokładamy źródło tłuszczu. Stawiamy raczej na tłuszcze nienasycone, dzięki czemu te węglowodany złożone w połączeniu z tłuszczami nienasyconymi, co jest dużo zdrowszym i lepszym połączeniem niż węglowodany i tłuszcze nasycone, to nam da tak zbilansowany posiłek, da nam energię na trening, bo wiadomo, że posiłku nie jemy przed samym treningiem, wiemy jak to się może skończyć, tylko na godzinę, niektórzy na 3 godziny przed treningiem jedzą taki posiłek. I dzięki dodaniu do węglowodanów tłuszczów sprawiamy, że dłużej te węglowodany się trawią, czyli ta energia jest rozdysponowana w dłuższym okresie czasu i to jest bardzo dobra rzecz. Potem oczywiście, jeżeli mamy trening, to nie musimy przy takim normalnym treningu, który trwa krócej niż godzinę czy godzinę, nie musimy tutaj uzupełniać podaży kalorii, no chyba, że mówimy o jakichś biegach długodystansowych powyżej godziny, no to oczywiście tutaj węglowodany proste nieraz są konieczne i są na to strategie, żeby te węglowodany uzupełniać. Ważna też rzecz, pamiętaj, że takiej wody, czyli wody wysoko zmineralizowanej, nie powinno się pić w trakcie samego treningu, bo ta duża ilość elektrolitów sprawia, że nasze nerki są dodatkowo obciążone, a one na treningu już dodatkowego obciążenia nie potrzebują. Więc raczej nisko zmineralizowaną czy źródlaną wodę pijemy w trakcie treningu, a wysoko zmineralizowaną, uzupełniając elektrolity, pijemy już po. No dobra, i przejdźmy teraz do tego posiłku potreningowego. Wiadomo, że szczególnie będąc na dietach niskowęglowodanowych, możesz spokojnie zrobić trening i dopiero po dłuższym czasie po prostu zjeść pełnowartościowy posiłek. Ale jeżeli Twój trening jest bardzo intensywny, albo rzeczywiście masz to zapotrzebowanie na energię i na spożycie tej energii po treningu, czy trenujesz tak bardzo celowo, zawodowo i zależy Ci po prostu na jak najlepszych efektach, szczególnie na przyroście masy mięśniowej, to jest zasada posiłku potreningowego. Warto, żeby do 30 nawet minut po tym treningu doładować. Co doładować? Doładować węglowodany. Mogą to być zarówno węglowodany proste, jak i złożone, bo uzupełnią nam one energię czy glikogen mięśniowy. Ale drugi bardzo ważny element i makroskładnik to jest białko. Białko pomoże nam naprawić mikrourazy, które powstają naturalnie w trakcie treningu i właśnie jest tym elementem też budulcowym. Więc zobacz, jaka jest różnica. Przed treningiem postaw na węglowodany złożone w większej bądź mniejszej ilości i tłuszcze nienasycone, które wydłużą to uwalnianie węglowodanów, a po treningu uzupełnij węglowodany proste, złożone, znowu w zależności od modelu żywieniowego ta ilość się będzie różnić i dodaj białko, które naprawi te mikrourazy, czyli przed tłuszcze, po białko. I jeżeli chodzi o trenowanie na czczo, to ono ma wielu swoich zwolenników, między innymi mnie, ale badania pokazują, że szczególnie kobiety to nie jest najlepszy model treningu, trening na czczo i można przed treningiem rzeczywiście spożyć sobie
i tutaj tym razem białko, ewentualnie z delikatną ilością węglowodanów czy tłuszczów, po to, żeby rano na czczo wesprzeć swój układ hormonalny i nie trenować zupełnie na czczo. Także jeżeli masz treningi z samego rana, no to ta strategia może być troszkę inna, ale na pewno lepsze wyniki, lepsze osiągi, szczególnie u zawodowych sportowców, są, jeżeli nie robimy tego treningu na czczo. No to może jeszcze przykłady. Jak może wyglądać taki posiłek przedtreningowy? Jeżeli mówimy o jakimś prostym posiłku typu koktajl, no to możemy właśnie przed treningiem wrzucić sobie do tego koktajlu na przykład jakieś mleko czy mleko roślinne, trochę nasion, awokado, owoc i to będzie dobrze zbilansowany koktajl przed treningiem, ale może to być też posiłek. Węglowodany złożone, czyli na przykład warzywa, czy warzywa skrobiowe, na przykład krem z dyni, czy jakaś nawet krem z batatów, czy ziemniaki w towarzystwie tłuszczów nienasyconych, czyli na przykład dodajemy do tego sobie oliwę z oliwek. Możemy też olej MCT, który akurat jest wyjątkiem, bo jest tłuszczem nasyconym, ale też dobrze się sprawdzi przed treningiem i nie obciąży nam wątroby. Czy dodatek nasion, oleju z awokado, oleju makadamia. W taki sposób na przykład możemy sobie komponować te posiłki. A potreningowo znowu może to być koktajl i wtedy węglowodany proste, czyli na przykład banan, czy nawet możemy do takiego koktajlu dodać miód i dodatek białka. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się odżywka białkowa. Po prostu jest szybka, prosta i naprawdę nie ma się tego co bać, ale jeżeli chcesz zjeść bardziej taki pełny posiłek, no to na przykład może to być skyr czy jogurt z dodatkiem owoców i to będzie też ta kombinacja białka i węglowodanów, no czy po prostu jakiś obiad, bardziej standardowy posiłek typu mięso, ryba, jajko właśnie z dodatkiem, czy to kaszy, czy strączków, czy innych węglowodanów, no tutaj w zależności od tego, ile tych węglowodanów zjadasz w ciągu dnia. To tyle, jeżeli chodzi o komponowanie posiłków okołotreningowo. Wiadomo, że to też zależy od celu i ja podaję Ci tutaj takie ogólne zasady, które sprawdzą się u większości osób. Daj znać w komentarzu, czy były Ci znane te zasady, czy może masz jakieś pytania, chętnie poczytam i odpowiem, jeżeli będzie taka potrzeba, a ja zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć!